Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam Państwa bardzo serdecznie w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Zborze w Podkowie Leśnej na studium Pisma Świętego. Dzisiaj będziemy studiować lekcję o uczniostwie, nowy temat w tym kwartale i zapraszam serdecznie Państwa do uczestnictwa i studium razem z nami. Chciałbym Państwu przedstawić moich kolegów, z którymi będziemy rozważać Słowo Boże. Zbigniew, Janusz, Mieczysław, a ja mam na imię Zdzisław. Chcielibyśmy studium Pisma Świętego rozpocząć z Bogiem i zapraszam Państwa i nas wspólnie do modlitwy. Uprzejmie proszę Zbigniewa, aby się z nami pomodlił. Ukochany nasz Ojcze, w imieniu Twego Syna, naszego Zbawcy Pana Jezusa, prosimy Cię o Twoją obecność, o obecność Ducha Świętego, kiedy będziemy sięgać do Twojego Słowa, będziemy się uczyć, jak wielkim autorytetem i dla Ciebie, i dla pierwszych chrześcijan, i dla wszystkich Twoich dzieci jest Twoje Słowo. Abyśmy umieli je we właściwy sposób odczytywać, rozumieć, jaką rolę odgrywa w naszym życiu. Dlatego jeszcze raz zapraszamy Ciebie. Niech Duch Święty i Twoja obecność i Twoje błogosławieństwo spocznie na nas i na tych, którzy będą uczestnikami tego właśnie naszego spotkania. W imieniu Pana Jezusa dziękuję za możliwość proszenia i zapraszamy Cię pomiędzy nami. Amen. 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 W dobie gloryfikacji indywidualizmu bardzo niezręcznie mówi się o uczniostwie. To znaczy są takie osoby, które szczycą się, że w swoim życiu zawodowym mieli mistrzów, którzy nauczyli ich i dyscypliny pracy, i profesjonalizmu, ale zazwyczaj przeciętny człowiek nie chce mieć żadnego obecnie mistrza. Sam statkiem, sam sternikiem, sam decyduje o swoim losie. A uczniostwo to stawia człowieka jak gdyby w takiej pozycji zależności od kogo. I takie powstaje pytanie, czujecie się uczniami czy mistrzami, koledzy? Myślę, że już faceci w takim wieku dosyć poważnym to nie powinni tarczy nosić na rękawie, prawda? A to mi się kojarzy właśnie uczniostwo z noszeniem mundurku i tarczy na rękawie, na ogół, prawda? Ale chociaż z drugiej strony, pewnie gdybyśmy nie mieli mistrza, to byśmy mogli być już mistrzami. Ale skoro nasz mistrz żyje, to my dalej jesteśmy uczniami i nam daleko jest do tego, żeby go przeskoczyć albo być lepszymi od niego. To prawda. Zresztą Pan Jezus w 23 rozdziale Ewangelii Mateusza, w 10 tekście, wyraził taką myśl, że nie powinniśmy nikogo nazywać mistrzem, dlatego że on wyraźnie powiedział, bo macie jednego mistrza, którym jest Jezus Chrystus. Zatem jest czymś normalnym, że mamy takie poczucie posiadania mistrza, a my jesteśmy uczniami. I obyśmy zawsze czuli się uczniami, bo jak człowiek już zaczyna czuć się mistrzem, to wydaje się tak, jakby swoją pozycją detronizował Pana Jezusa Chrystusa. A czy wiecie, że i Państwo też, chciałbym przedstawić taką refleksję Państwu. Niegdyś do tej szkoły, a jesteśmy w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej, przyjechał jeden pan, i zwrócił się do mnie, powiedział w ten sposób. Sai Baba powołuje ciebie na ucznia. Byłem tak zdumiony tym, ale powiedziałem, że no trudno, ale ja już mistrza wybrałem. Spóźnił się. Mam mistrza Jezusa Chrystusa, ale on jeszcze raz mocno podkreślił. Sai Baba powołuje ciebie na ucznia. I dał mi taką wizytówkę. No nie dbałem o nią i ona gdzieś tam zginęła, ale później dowiedziałem się, że Sai Baba zmarł, ale mój mistrz żyje. To jest wspaniałe. No co sądzicie właśnie o uczniostwie, bo zaczyna to być wyglądać tak abstrakcyjnie, bo no, gdzie mamy mistrza, w jaki sposób my możemy czuć się uczniami naszego mistrza?
Ale to, co powiedziałeś, Dzisiu, może być taką wskazówką dla nas, ale także dla tych, którzy słuchają nas, że jesteśmy wychowani rzeczywiście w społeczności, że ktoś jak gdyby sam siebie jako autorytet stawia i przeskoczenie i postawienie Pana Jezusa jako swojego mistrza to nie jest taki łatwy proces. Dlatego sobie nieraz myślę, co może sprawić, że człowiek nagle powie: Panie Jezu, chcę, żebyś był moim mistrzem, albo przyjmuję Cię jako mistrza. Musimy Go poznać i musi nas tak zafascynować i tak zadziwić, że w pewnym momencie powiemy sobie: o rety, kimże ja jestem? Jakby to jest bardzo ważny moment, że w pewnym momencie, kiedyś było to łatwiej, bo to było jakby w pewnej tradycji, każdy uczeń miał jakiegoś mistrza, który go uczył, czy zawodu, czy czegoś, wprowadzał go, on sam się stawał mistrzem, ale w przypadku dzisiejszych czasów, tak obserwuję, to naprawdę jest bardzo trudno jakby postawić na właściwym miejscu Jezusa Chrystusa. Mhm. I droga, która wiedzie, ja mówię, no tu jest pokazane w Słowie Bożym, spotkaj się z Chrystusem przez Jego Słowo. Ale może być i występuje chyba też taka sytuacja, że tak sloganowo mówi się: tak, jesteśmy chrześcijanie, czym wyrażamy taką myśl, że mamy Pana Jezusa za mistrza, ale w końcu jesteśmy nieraz tak uwiedzeni w Bóg, że w ogóle Jezus Chrystus nie jest naszym mistrzem. Stąd określenie takie, że w Europie niby chrześcijańskiej, ale znowu jest neopoganizm, półchrześcijanin. I to jest klęską chrześcijan. Ja na przykład zauważyłem niedawno, że ja za mało czytam Pismo Święte. To było dla mnie wstrząsające. I zrozumiałem, że nie ma pobożności bez modlitwy i czytania Pisma Świętego. Chcę wam powiedzieć, że znowu zacząłem czytać Pismo Święte. Jestem w Piątej Mojżeszowej, bo moja Biblia od Nowego Testamentu to ma takie ciemniejsze zabarwienie, ale ten początek jest zbyt jasny. I to świadczy przeciwko mnie, że za mało czytam szeroko całe Pismo Święte. Jest taka piękna myśl tutaj też, gdzie będziemy rozważać te rzeczy. Sam Jezus powiedział: badacie pisma, bo sądzicie, że w nich macie żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie. Gdy mówiłeś o tym powołaniu, tak, niebyłym powołaniu, tak, prawda, na mistrza, więc mówiąc później o mistrzu Jezusie Chrystusie, no to przecież my mamy taką historię niezbitą o Chrystusie, począwszy od Starego Testamentu po Nowy. I dzisiaj już trudno byłoby zadawać pytania, jak czy się ten problem istnieje cały czas. Czy mamy mieć Chrystusa historycznego, czy Jezusa wiary, albo Jezusa historycznego i Chrystusa wiary. Kogo mamy mieć? Prawda? Pismo Święte nam wyraźnie wskazuje, jakiego mamy Jezusa, jakiego mamy Chrystusa. Kogoś, kto był zapowiadany i we właściwym czasie zapowiedzi te się urzeczywistniły, przyszedł i wskazuje nam na Słowo Boże, na to Słowo, które przecież czytamy ze Starego Testamentu. Samo postawienie tego problemu to już wprowadza taką myśl i taką wątpliwość wiary, że te dwie postacie się różnią, że Jezus historyczny, a Jezus wiary to są dwie różne osoby, że jest legenda, którą nazwano historią świętą, i jest Jezus Chrystus jako przedmiot wiary. A my głęboko wierzymy, że to jest jedna i ta sama postać. Ja myślę, że to jest bardzo istotne, żebyśmy, jeżeli mówimy, że jest ktoś naszym mistrzem, żebyśmy znali Jego nauki. Jak ja jestem mistrzem, jak ja jestem uczniem jakiegoś mistrza, to ja muszę wiedzieć, czego on uczy. I muszę mieć, albo być na jego wykładach, muszę mieć podręcznik przed niego napisany, muszę go znać. Jeżeli ja czytam Pismo Święte, bo to jest podręcznik mojego ucznia, mojego mistrza, przepraszam, przez niego napisany, to ja mogę znać jego zasady, jego wolę. Ja się cieszę, że należę do takiego kościoła, w którym program czytania Pisma Świętego jest zawsze jakiś, raz taki, raz inny. Ja w tej chwili powiem wam, bo jak mówiłeś, że czytasz Piątą Mojżeszową, to ja czytałem dzisiaj 137 psalm.
a zgodnie właśnie z tymi wytycznymi, że czytamy od Generalnej Konferencji Zjazdu do Generalnej Konferencji Zjazdu rozdział codziennie, prawda? To jest jakiś program. Ja pamiętam, wiecie, że kiedyś były jeszcze inne programy. Tak. Jak byłem dzieckiem, jak byłem bardzo młodym człowiekiem, to żeśmy czytali co roku całą Biblię, od deski do deski. Chociaż byłem wtedy jeszcze bardzo młody, nie dużo tego rozumiałem. Bo jak mając tam 8 czy 9 lat, co może człowiek zrozumieć z Pisma Świętego, ale czytało się go, na wyścigi się go czytało nawet. Nie było to może najlepsze, ale zawsze coś tego zostało. W pamięci te teksty zostawały i często się uczyło tych tekstów na pamięć. I powiem wam szczerze, że obawą mnie napawa to, jak na przykład dzisiaj słyszę, że ktoś mówi i chwali się tym publicznie, że już raz przeczytał Biblię, raz przeczytał Pismo Święte. I to na forum naszego Kościoła. To jest przykre dosyć. Ale dzisiaj, wiecie, dzisiaj mamy lepsze warunki, ma młodzież, bo ma Biblię w notebooku, ma w smartfonie, jeszcze w iPodzie, nie wiem w czym, prawda? I nie potrzebują czytać, bo w każdej chwili mogą coś znaleźć, coś, prawda? Bo mają do tego różne programy, które pomagają w wyszukiwaniu. Ale pamiętajcie o tym, że jak Jezus był kuszony przez Satana na pustyni, to nie miał ani przy sobie zwojów, ani nie miał notebooka żadnego, ani Biblii takiej jak my, tylko miał swoją pamięć. To, co w tej pamięci dostanie nam, to jest nasze, tego nam nikt nie zabierze. I to jest też ważne i piękne, jak nasz mistrz bronił się, jak odpierał ataki wrogich sił ideologicznych, co nie? Szatana. Jak on to robił? To jest bardzo ważne. No, może ja odczytam teksty pewne, bo one są bardzo interesujące. Wiemy, że Chrystus był na pustyni. Prawda? 40 dni był kuszony, nic nie jadł i tak dalej. I od trzeciego wiersza. Ewangelia Łukasza? Ewangelia Łukasza, tak. Czwarty rozdział od trzeciego wiersza. Przystąpił do niego diabeł i rzekł: jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz kamieniowi temu, aby się stał chlebem. A Jezus mu odpowiedział: napisano, nie samym chlebem człowiek żyć będzie. I wyprowadził go na górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata w mgnieniu oka. I rzekł do niego diabeł: dam ci tę całą władzę i chwałę ich, ponieważ została mi przekazana i daję ją komu chcę. Jeśli więc ty oddasz mi pokłon, cała ona twoja będzie. A odpowiadając Jezus, rzekł mu: albowiem napisano, Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu będziesz służył. Potem zaprowadził go do Jerozolimy i postawił go na szczycie świątyni i rzekł do niego: jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Napisano bowiem, aniołom swoim przykażę o tobie, aby cię strzegli. I na rękach nosić cię będą, abyś nie uraził o kamień nogi swojej. A Jezus odpowiadając rzekł mu: powiedziano, nie będziesz kusił Pana Boga swego. A gdy dokończył diabeł kuszenia, odstąpił od niego do pewnego czasu. No i to mnie bardzo mocno zastanawia, to co mówiłeś, Janusz, że w każdym momencie, prawda, ma odpowiedź Chrystus. A więc tak, po pierwsze musi znać Słowo Boże. Po drugie, no tam musi być też, jak Jezus nam często przypominał, że jak my będziemy czytać Pismo Święte, to będzie ktoś, kto nam je przypomni. Tak. A tym kimś jest Duch Święty. Tam jest widać boska współpraca z Chrystusem, prawda, która motywuje go do tego, by wiedział, co ma odpowiedzieć w danym momencie. Także to jest bardzo interesujące. Ale ta trzecia pokusa jest tutaj ciekawa. Tak. Bo diabeł wyrwał, Szatan, prawda? Zaczyna już też. Tekst niecały z psalmu, tak, 91 i posłużył się nim. Tam jest na drogach twoich. Tak, prawda? Tak. Ale Szatan skierował Chrystusa na inne drogi. Tak. To są metody do dzisiaj stosowane przez niego w ten sposób, żeby coś wyrwać z kontekstu, coś zmienić. No bo jeżeli ma do czynienia z takimi ludźmi, którzy nie znają kontekstu, to się mu udaje. I to jest napisane w Piśmie Świętym. Zacytuję pół zdania. No jasne, tak jest napisane i trzeba tak robić. Ale powiedzmy, ujmijmy tą kwestię też w ten sposób. Jeżeli mistrz był atakowany, to i uczniowie będą.
I popatrzmy, jak mistrz odpierał ataki szatana i tak powinniśmy my odpierać. Nie roztrząsać to według jakichś tam norm etycznych, statystycznych, ale powiedzieć napisano, napisano. I nie podkreślać też ja sądzę, bo teraz to jest ja sądzę, ja myślę, ja uważam. Jezus Chrystus był tu na ziemi Synem Człowieczym i Synem Bożym. Mógł powiedzieć ja sądzę. Mógł powiedzieć. Tak. A jednak dał nam przykład, żebyśmy właśnie w dyskusji posługiwali się tym kluczem. Napisano. Ale najpierw trzeba to przeczytać. Ja się obawiam, że współczesne pokolenie, już od najmłodszych lat, od dzieciństwa, to do tych przez te oczy i przez uszy tyle treści do tego umysłu wpuszczą, ale to nie są treści Słowa Bożego. Pan Jezus Chrystus na kolanach swojej mamy siedział, był uczony przez nią za treści Pisma Świętego. Tak doskonale, że był później w stanie cytować, bo jak sądzicie, miał zwoje w czasie kuszenia? Szukał? Mówi, a gdzieś tu jest coś napisane ewentualnie, coś powiem. To już było wszystko w głowie. Tak, dla mnie to jest też takie może niepokojące troszeczkę, gdy współcześnie spojrzymy na styl życia człowieka, na wychowanie w rodzinie. Jak mówisz, że Chrystus u matki swojej na kolanach siadał i uczył się Pisma Świętego. Oczywiście, że tak musiało być, prawda? Skoro tak odpowiadał. Druga rzecz, przecież Ewangelia Łukasza mówi o tym, jak był w świątyni mając 12 lat. No to gdzie się nauczył, prawda? W domu się nauczył, prawda, Pisma Świętego. No i gdy to czytam, to zastanawiam się nad tym, jak to jest właśnie, że dzisiaj mamy taką lukę. Lukę powstałą z jakichś zaszłości niewłaściwych, która musi być wypełniona. Przypomina mi się to, co Mickiewicz kiedyś powiedział panu Tadeuszu, prawda, w pierwszej księdze. I on bardzo wyraźnie tutaj wskazał, mówi, co dzień postrzegam, jak młódź cierpi na tym, że nie ma szkół uczących żyć z ludźmi i światem. No oczywiście, że ten tekst Mickiewicza można byłoby inaczej troszeczkę zrozumieć, ale mi ten tekst, składny tekst, to zawsze idzie w kierunku tym, żeby człowiek dostał coś, co jest najważniejsze. Sam mam dzieci i zawsze myślałem tak, gdy nauczę dzieci, jak mają żyć, to nie muszę się martwić o nie, co będzie później, ale muszę je nauczyć. No a co podstawą do nauczenia ich życia będzie? To Pismo Święte. No więc apelowalibyśmy do swoich sumień, żebyśmy też o naszych wnukach i dzieciach pamiętali. O wszystkich tych umysłach, które się rozwijają, żeby je nasycić treściami Pisma Świętego. Bo to jest, tam jest siła, tam jest nadzieja, tam jest siła, tam jest moralność, tam jest sens. Zresztą, gdy widzimy, jak Pan Jezus Chrystus później już w swojej mesjańskiej służbie rozmawia z uczonymi, to znowu jaką miał zasadę? Zawsze napisano. Zawsze Słowem Bożym się posługiwał. Przy każdej odpowiedzi, obojętnie czego to dotyczyło. Przeczytajmy kilka takich tekstów, które by podtrzymały tę naszą myśl, że Pan Jezus Chrystus ciągle znowu odwołuje się do Pisma Świętego. On to Pismo świetnie zna. Mateusz 12 rozdział od 3 do 8 tekstu. A on rzekł im, zarzucali mu, że uczniowie czynią to, co nie wolno w syni sabat. Tak. Szli przez pole, rwali kłosy. Tak. Czyż nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy był głodny? Oni ci, którzy z nim byli? Podkreślam, czy nie czytaliście? Tak. Jak szedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie wolno było jeść jemu ani tym, którzy z nim byli, tylko samym kapłanom? Albo czy nie czytaliście w zakonie, że w sabat kapłani w świątyni naruszają sabat, a są bez winy? Ale mówię wam, że tutaj jest coś większego niż świątynia. I gdybyście byli zrozumieli, co to jest, miłosierdzia chcę, a nie ofiary, nie potępialibyście niewinnych. Albowiem Syn Człowieczy jest Panem sabatu. Cały czas Jezus cytuje. Mm-hmm. Połowa Jego wypowiedzi przynajmniej to są cytaty. Tak. W Biblii Tysiąclecia, z której korzystam, to
tak to graficznie już nawet jest tak edytorsko przedstawione, że ten tekst jest przedstawiony kursywą i wyraźnie widać, jak mocno kazania i wypowiedzi Jezusa Chrystusa wzmocnione są tekstem Starego Testamentu. A tak przy okazji, Pan Jezus czytał Stary Testament czy Nowy Testament? No, stary, stary. Dlaczego się pytam? Bo niektórzy ludzie mówią, że Stary Testament nie ma takiej wartości jak Nowy Testament. A okazuje się, że Pan Jezus cytował i znał doskonale Stary Testament. Nawet niektórzy chrześcijanie dzisiaj chcieli zapytać, czy czytali Pismo Święte, to powiedzą tak, czytaliśmy Ewangelię, czytaliśmy Dzieje Apostolskie, czytaliśmy Listy Apostolskie. To jest dla nich Pismo Święte, ale to nie jest całe Pismo Święte. Mocno musimy podkreślać, że Pismo Święte to są księgi Starego i Nowego Testamentu i powinniśmy je znać. Oczywiście. W tej szkole kiedyś był egzamin i pytałem studenta, który był takim nowicjuszem i przychodził na jakieś tam wybrane zajęcia. I mówię, pan będzie uprzejmy przedstawić, z jakich dwóch części składa się Pismo Święte. On takie zrobił, oczy właśnie zaciekawione. Ja mu podpowiadam, to jest Stary Testament i a on mówi mi, i Świeży Testament. Więc jeżeli nie jesteśmy w stanie podzielić Pisma Świętego na dwie główne części, to co z dalszą znajomością? Więc Pan Jezus Chrystus znał Pismo Święte Starego Testamentu doskonale, perfekcyjnie. W naukach z Góry Błogosławienia, którą mamy zawarte, te nauki Pana Jezusa, jest tak wiele jakby cytatów, w których możemy powiedzieć, kiedy Pan Jezus jakby rozszerza, ale umocowanie, czyli baza tego tekstu, z których korzysta, jest w Starym Testamencie. Jakby tam sięga do Synaju i tam mówi, czy nie słyszeliście, że powiedziano przodkom nie zabijaj. Gdzie to przykazanie było? W Starym Testamencie. Powiedziano nie cudzołóż. Gdzie to przykazanie było? W Starym Testamencie. Nie będziesz fałszywie przesięgał i tak dalej. Moglibyśmy te wszystkie myśli rozwinąć, ale jakby sięga Pan Jezus do pewnej skarbnicy, miejsca, które dla czytelników były znane, dla słuchaczy były znane, ale z drugiej strony, które jakby to nie są rzeczy wybrane z coś nowego, zupełnie nie. Sięgam do tego, co już jest wam podane, co już jest znane. I jakby tylko rozszerzam i pokazuję wartość tego, co tam było zawarte, zwracając uwagę, że sięgajcie do tego źródła. Tam jest źródło życia. A nie ma tam jakiejś myśli wschodniej, orientalnej, jakichś mędrców hinduistycznej? Bo powiadają, że Pan Jezus między 12 a 30 rokiem tam się uczył. Co znajdujemy jakieś odzwierciedlenie tej nauki niby w Piśmie Świętym? No gdyby takie teksty były, że na przykład jakiś guru to powiedział. Ty jesteś zdolny, w tobie może się znaleźć wiele dobrego, patrz w głąb siebie i jesteś szukaj Bogiem. Czegoś dobrego, prawda? To by to było. Ale znajduję taki tekst, na przykład w modlitwie arcykapłańskiej Jezusa, w 17 rozdziale Ewangelii Jana, taki bardzo kluczowy tekst, poświęć ich, czyli uczniów, czyli nas, prawdzie Twojej. Słowo Twoje jest prawdą. Mm-hmm. Prawda? To jest taki krótki tekst i tak znany przez wszystkich chrześcijan prawdopodobnie, a bardzo często zupełnie sobie nie zdają z tego sprawy. A Pismo Święte, no to taki zbiór legend, opowieści. Jedne są bardziej realne, drugie tam troszeczkę prawda, nie trzeba brać pod uwagę. To słyszymy z ambon, z mównic. Z katedr bardzo często takie zdanie. Takie w jakichś przypisach w Piśmie Świętym nieraz się coś takiego znajduje. No. Popatrzysz, jak jeszcze podkreślmy jeszcze raz tę myśl, którą Janusz tu przedstawił. Słowo Boże jest prawdą. I ludzie mogą nie dowierzać, ale to nie dowierzają Bogu. Albo bywa tak, że mówią, a tam są naleciałości kulturowe. Ale to Syn Boży, Bóg. Tak. Odwołuje się do tego i nie odwołuje się do fikcji literackiej, tylko mówi, że Mojżesz był. Mojżesz mówi, dla zatwardziałości waszych serc pozwolił tam wam na jakieś zmiany, ale odwoływał się do Noego, do Mojżesza, do stworzenia, że od początku tak nie było. I cytuję już o Adamie i o Ewie, więc uzmysłówmy sobie, że żadna religia
nie skrytykowała tak swojej świętej księgi jak chrześcijaństwo. Jakby ktoś powiedział coś złego o Koranie, to jeszcze by mu w ustach te słowa się nie skończyły, aby już zginął. Inne religie przyjmują swoje tak zwane święte księgi jako wyrocznie ostateczne, a chrześcijanie w kręgu kultury chrześcijańskiej, judeo-chrześcijańskiej, to rzucono tyle słów nagannych pod adresem Pisma Świętego, ale co jest ciekawsze, Pismo Święte tylko zabłysnęło jeszcze piękniej w tym wszystkim. I te wszystkie zarzuty odpadły jak skorupy z orzecha. Tak, jest wiele publikacji, które negują postać Chrystusa. Począwszy od XVIII, XIX wieku, które się ukazywały, prawda? Komentarzy na przykład takich czy innych. Ale jest też książka, która jest atakowana również. Na przykład książka Williama Hengsterberga, Chrystologia Starego Testamentu, która jest ciągle przedrukowywana. A jest to stara książka. Książka, która też pisana była w XVIII wieku jako obrona przed zarzutami, również rozumowymi, czy racjonalizmu. Tak, oczywiście. Tak, napisał tą książkę, Chrystologia Starego Testamentu, która jest cały czas przedrukowywana i jest cały czas poważana. Ale ona mówi o czym? O tym, kim był Chrystus, czego nauczał, prawda, co się z nim stało, kim jest dla chrześcijaństwa i tak dalej. I to jest bardzo fajne, że Pismo Święte samo się broni. No, ale żeby się Pismo broniło, no to oczywiście też jest ważną rzeczą, jak my je pojmujemy, to Pismo, i czy przyjmujemy tego, który to Pismo nam interpretował, przecież jak był. Ja mam taką wewnętrzną satysfakcję, że komentarze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego nie wspierają się, nie wspomagają się żadną krytyką wyższą Pisma Świętego. Że jest tam zawarta ciągle myśl, ciągle jest zawarta myśl ufności właśnie w to, że Słowo Boże jest prawdą. I to jest bardzo ważne. Ale zauważyłem też, że wielu ludzi traci wiarę dlatego, że do Pisma Świętego zarówno w żydostwie, jak i w chrześcijaństwie włożono takie wtręty, które jednak z Pismem Świętym nie mają nic wspólnego. Czy moglibyśmy przeczytać właśnie z Ewangelii Mateusza, z rozdziału 15, właśnie teksty, które są autorytatywną wypowiedzią Pana Jezusa Chrystusa na temat tradycji. Ale tak przeczytajmy może wcześniej ten tekst i porozmawiajmy nieco o tradycji. Wtedy przyszli do Jezusa faryzeusze i uczeni w piśmie, od pierwszego wiersza czytam, tak, z Jerozolimy z zapytaniem. Dlaczego twoi uczniowie postępują wbrew tradycji starszych? Bo nie myją sobie rąk przed jedzeniem, a on im odpowiedział. Dlaczego i wy przestępujecie przykazania Boże dla waszej tradycji? Bóg przecież powiedział, czci ojca i matkę oraz kto złorzeczy ojcu albo matce, niech śmierć poniesie. Wy zaś mówicie, kto by oświadczył ojcu lub matce darem złożonym w ofierze jest to, co dla ciebie miało być wsparciem ode mnie, ten nie potrzebuje czcić swojego ojca ani swojej matki i tak ze względu na waszą tradycję znieśliście przykazanie Boże. Obłudnicy, dobrze powiedział wasz prorok Izajasz, ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie. Czci mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. No jakie macie skojarzenia? Czy tak odrzucamy zdecydowanie całą tradycję? Jakie jest nasze stanowisko względem tradycji? No tu trzeba byłoby wspomnieć przy okazji, że to, z czym Jezus się spotykał, no to jest to bardzo silna opozycja, bo w tamtym czasie przecież też istniały szkoły. Mamy w II wieku powstały szkoły Hillela i Szammaja przed naszą erą jeszcze, prawda? Więc szkoły, które nauczały interpretowania Pisma Świętego, tekstów też na pamięć, ale miały swoją metodę interpretacyjną. I
to, że nagromadziło się tyle tych rzeczy, to też wynik, prawda, jakichś takiego tradycjonalizmu, prawda, naukowego, można też powiedzieć, w tym momencie, w tym miejscu. Przecież takie szkoły, szkołę Hillela, gdzie potem też nauczycielem był Gamaliel, wnuk Hillela, prawda, kończył apostoł Paweł, wcześniejszy Saul. Albo na przykład Johanan ben Zakkaj, który przecież był organizatorem głównym soboru w Jawne w setnym roku, gdzie ustalano kanon Starego Testamentu. Tak, był też on Kelos, takim uczniem Gamaliela, który potem napisał Targum w języku aramejskim. A więc to byli ludzie znani dzisiaj, prawda, w tej tradycji całej, w tej genealogii, którą byśmy tam mogli tej szkoły wyczytać, ale też jest taka rzecz, że tylko Paweł z tych uczonych, prawda, jakby poszedł torem Pisma Świętego. No i teraz jak my mamy te, prawda, naukowe szkolnictwo tamtego czasu i Chrystus się z tym zetknął, no to musiał prostować te rzeczy. No i tu mamy też wynik, tak, prawda, tego, gdzie prostuje. No bo jak można powiedzieć, że wystarczy dać coś na ofiarę, a nie opiekować się ojcem i matką? Jak ja dobrze ten przykład pamiętam, to jeszcze tam jest taki wątek, że oczywiście troska o rodziców spoczywała na dzieciach, ale zachłanne dzieci mogły powiedzieć: miałem ci, mamo i tato, dać wsparcie, ale przeznaczam je na świątynię. Ale w owym czasie dopuszczano, że on tym wsparciem mógł obracać do końca życia, a po jego śmierci przechodziło na świątynię. Także był zaspokojona była chciwość i w cudzysłowie świątyni, i wyrodnego syna, tylko ojciec z matką nie mieli co jeść. I Pan Jezus bardzo mocno to skrytykował. Zresztą te wszystkie ustalenia, ile należy przejść drogą, ile drogi można przebyć w sobotę, czy na statku, to też się liczy, czy takie różne historie, prawda, czy zapalać ogień, czy nie, to my znamy. Paweł w końcu powiedział, że to są śmieci. Wobec objawienia Ewangelii i nadziei przyjścia Jezusa Chrystusa. Ale też powiedzmy sobie, że my też mamy tradycję. Mamy tradycję. Zgadzasz się z tym, że mamy tradycję? Mamy tradycję, ale chciałbym jeszcze do tego tematu wrócić, dlatego że postawiłbym pytanie o genezę, że tak podchodzono, dlaczego budowano coś, co miało w pewnym momencie, mieli teksty Pisma Świętego, ale w pewnym momencie wybierali rzeczy, jakby chcieli się Panu Bogu coraz bardziej przypodobać. Gdzie tkwił błąd, w którą my możemy wejść? Bo też my jako Kościół też tworzymy przez historię swoją. Każdy z Kościołów ma pewną tradycję. Pytanie, jak być zabezpieczonym, żeby nasza tradycja nie poszła w takim kierunku, jak poszła w kierunku legalistycznym. Dlatego, że w pewnym momencie ci ludzie wierzyli, że to, co robią, jest ku ich zbawieniu. Że oni robią dobrze. I w pewnym momencie te słowa, które są tutaj, ten lud mnie czci na próżno, są tak niezwykle mocne. Tak. Więc możemy przyjąć nauki, nawet jako Kościół, który może się okazać, że może być całkowicie odbiegają od tego, co naucza Słowo. I kiedy tak się zastanawiamy nad tym i przyglądamy się temu, należy podkreślić na przykład wiele elementów, które Pan Jezus jak gdyby atakuje, czy jakby nie tyle atakuje, co mówi o błędach, jest związane ze sposobem rozumienia zbawienia, w jaki sposób człowiek dostępuje zbawienia. Jak jest, i mamy tę historię tych dwóch mężów, których Pan Jezus to pokazał. Tam mamy tego męża, który się modli: zobacz, Panie, jaki ja jestem. A z drugiej strony mamy człowieka grzesznika. Jakby dwie filozofie postępowania, w jaki sposób Pan Bóg zbawia. I tutaj pokazane jest, że no, to jest tylko zupełnie łaska, prawda? Tak. Jak gdyby... Ale wracając do tematu tradycji, to myślę, że tak samo my, jak i Żydzi, możemy stać się takimi legalistami. Prawda? Bo przecież my możemy dobrą tradycję czytania Pisma Świętego obrócić w legalistyczny tylko zwyczaj, prawda? Muszę rozdział przeczytać, czy trzy rozdziały codziennie. Szybko czytam, bo się mi do pracy śpieszy. Myślę już o tym, czy zdążę na pociąg, czy mi paliwa wystarczy w samochodzie i wcale nie myślę o tym, nie wiem, co czytałem, prawda? Ale musiałem przeczytać, bo taka jest tradycja. Jeżeli do tego nie podejdziemy z uczuciem, z sercem,
to się stanie dla nas taką samą tradycją, która nas doprowadzi donikąd, do zguby, to jak Żydów. Że będą patrzyli, czy dobrze obmyli rękę, czy na tę rękę tyle kropli, czy na tę stronę tyle kropli, a nie będą wcale mieli czystych rąk. To prawda. Każdemu to właśnie zagraża, że religia staje się formalnością, a nie takim też przeżyciem serca. Żywym. Żeby to było żywe, żebyśmy się cieszyli wiarą, że nas Bóg stworzył, że On jest naszym Ojcem, że się opiekuje nami, że będzie przyjście Jezusa Chrystusa, że Jego ofiara na krzyżu to był dar dla mnie, że jestem zbawiony z łaski. To jest coś pięknego. Ale powiedzmy, że w naszym środowisku bywa tak, że mówimy, och, tradycja cała to jest do niczego. Nasz sposób ubierania to jest pewna kultura i pewna tradycja. Zwyczaj studiowania, modlenia się. Nawet składanie rąk to jest nasza tradycja. Porządek nabożeństwa. Poezja nasza, którą kochamy, religijna. Pieśni religijne. Ale kiedy tradycja zaczyna być złą tradycją? Musimy to wyraźnie powiedzieć. Wtedy, gdy jest sprzeczna z Pismem Świętym. Gdy neguje zalecenia Boże. Ja chciałbym tak zobrazować na podstawie takiej książki Historia Kościoła, jak się zmienia tradycja. Na stronie 89 czytam, że na początku chrzest udzielany jest nadal zasadniczo dorosłym. A później ta książeczka biegnie i opisuje około 400-500 lat i na koniec czytamy chrzest dzieci w Franconii, Hiszpanii jest już rozpowszechniony. I tak samo tutaj czytamy, że imię Maryi wprowadzono do kanonu mszy świętej w VI wieku, a jej święta zaczęto obchodzić w Rzymie dopiero w VII wieku. Czytamy też o tym, jak męczennicy zajmowali w kalendarzu swoje miejsca, stąd mamy imiona w kalendarzu, i że ich wspominano, a później zaczęto ich czcić, a później stali się pośrednikami, a Jezus Chrystus jako prawdziwy, jedyny pośrednik idzie w cień. I ta tradycja jest właśnie chybiona, jest ona błędna, bo jest sprzeczna z Pismem Świętym. I obyśmy sobie nie wytworzyli takich konstrukcji myślowych, które są sprzeczne z Pismem Świętym. Ale między innymi dlatego, że w pewnym momencie zmienia nam się autorytet. Dlatego, że mistrz przestaje być mistrzem, a mistrz staje się zupełnie ktoś inny. Tak. Niby, chociaż tak jak w przypadku, tak jak mieliśmy to kuszenie, chociaż nawet ten mistrz odwołuje się do swojego mistrza, ale gdy się bliżej przyjrzymy, dostrzegamy, że jest różnica. Jak gdyby sięgnijmy wtedy do tego, do źródła. Źródło jest jakby najważniejsze. A pierwsze pokolenie chrześcijan. Popatrzmy właśnie na to pierwsze pokolenie. Czy oni zmienili mistrza? Czy zmienili jakieś podłoże autorytetu? Co w Nowym Testamencie znowu to spotykamy bardzo często? Bo chciałbym też wspomnieć o tym na przykład, że Jezus Chrystus tłumaczy w drodze do Emaus, że jest zmartwychwstał i mógł co zrobić? Znowu rybki i chleb rozmnożyć, znowu jakiegoś chorego wyleczyć, ale Pan Jezus przez całą drogę im interpretował co? Pisma. Pisma Starego Testamentu, mesjanistyczne proroctwa, które na niego wskazywały, co oznacza, że nasza wiara nie ma zasadzać się na cudach, ale mamy być ludem księgi. To jest miara miar, sola scriptura, tylko Pismo Święte. A jak apostołowie? Udowodnijmy to, popatrzmy, jak w Mateuszu na przykład w rozdziale 12, w Marku w pierwszym, jak w Dziejach Apostolskich. Chociaż trzy fragmenty przeczytajmy. Z Dziejów Apostolskich mam otwarty. Bardzo proszę. Pierwszy rozdział 16-20. Tu jest mowa o tym, jak Piotr stanął wśród braci i na co się powołuje. Musiało się wypełnić pismo, którym Duch Święty przepowiedział przez usta Dawida o Judaszu, który stał się przywódcą tych, co pojmali Jezusa. Nie opowiada im czegoś innego, tylko zwraca uwagę na to, że o Judaszu było napisane, że napisano bowiem w Księdze Psalmów, niech siedziba jego stanie się pusta i niech nikt nie mieszka w niej, a urząd jego niech weźmie inny. Aha. Prawda? To są wszystko,
No dalej, to jest ta sama metoda którą Jezus się posługiwał. Tak. Jak Jezus wziął księgi, to przeczytał Izajasza, powiedział: Duch Pański nade mną, dzisiaj to się wypełniło w waszych ustach. Tak. A Piotr mówi: czytaliście takie proroctwo, to się wypełniło na waszych oczach, prawda? I w dalszym ciągu to jest ta sama metoda. Tak. Bo to wszystko miało umocowanie, to nie stało się nic gdzieś tam z czyjegoś widzimisię, tylko to było przewidziane przez Ducha Bożego i przez Boga zaplanowane, że tak się ma stać. Gdy Marek pisał do Rzymian, tak, to w pierwszym rozdziale napisał tak. Jak napisano u Izajasza proroka, oto posyłam anioła mego przed tobą, który przygotuje drogę twoją. Głos wołającego na pustyni. Gotujcie drogę pańską, prostujcie ścieżki jego. Więc jakby pokazuje tutaj, że pisze o kimś, kto był zapowiedziany przez proroka Izajasza. A Izajasz żył na przełomie 8 i 7 wieku. To ile wieków przed narodzeniem? I tych tekstów tutaj w Nowym Testamencie z Izajasza jest naprawdę bardzo dużo, które zapowiadają Jezusa Chrystusa. No i on dalej kontynuuje tą sprawę i mówi, napisano jest tutaj, tutaj i tutaj o Panu Jezusie. Cytuję, ja wam to mówię. Cytuję też z Malachiasza, prawda? Ale Izajasz to jest Ewangelia Starego Testamentu. Jeszcze masz, Zbigniewie, tekst? Znaczy, tak? Myślę, że tych tekstów jest dosyć dużo. Tak. Sprawdzam czas, więc nie chciałbym przedłużać. Mamy tą historię, w której mamy bardzo... Oto mój sługa, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym moje serce ma upodobanie, ale to jest Izajasz, dotyczący komentarza służby Pana Jezusa, kiedy jest to wyjaśniane, że jest to umocowane znowu w Starym Testamencie. Ono stamtąd znajduje swoje źródło. To jest wypełniło się w życiu Pana Jezusa. A gdybyśmy Apokalipsę otworzyli, ile tam jest odniesień do Starego Testamentu, do psalmów, do Izajasza, do Jeremiasza, Hebrajczyków, znowu do Jeremiasza, gdzie nowe serce Pan Bóg daje. Więc metoda jest ta sama. Ale zauważyliście coś ciekawego, że kolejni pisarze ksiąg biblijnych nie krytykują poprzednich. W budownictwie naszym to jest tak, jak zaprosisz mistrza i ułoży ci kafelki, a drugi mistrz przychodzi poprawić, to mówi, że tamten nic nie zrobił. Wszystko źle zrobił. A tutaj jaka jest metoda? I jakie jest głębsze zamocowanie właśnie tej ciągłości? No tutaj jest kwestia niezaprzeczalna, że jest ta ciągłość cały czas zachowana. Widać w tym jednego ducha, jedną myśl, jednego autora po prostu. Tak. I dlatego nie może sobie przeczyć, dlatego że to jest pod jednym kierownictwem pisane cały czas. Tak. Mi się jeszcze taka rzecz przypomina, nie wiem czy to już na koniec będzie czy nie, ale przypomina mi się taka sprawa. No bo tak, jak jeśli już czytamy Pismo Święte, no bo przecież Żydzi też czytali Pismo Święte. Mhm. Czy tam byli uczeni wielkiej miary, czytali Pismo Święte. No ale co jest zaangażowane w to czytanie Pisma Świętego, prawda? Czy tylko serce, czy umysł, czy w ogóle całe nasze wnętrze jest zaangażowane? Jak to jest w ogóle, prawda? Bo możemy rozumowo przyjmować pewne rzeczy. Jest wielu biblistów, naukowców, którzy znają bardzo dobrze Pismo Święte. Ale pytanie, czy wierzą w Chrystusa? Tak. To jest pytanie, które zawieszamy w próżni. Przypomina mi się to, co napisał Tadeusz Kotarbiński. Sobie zapisałem to. On to napisał w Wesołych Smutkach. Napisał coś takiego. Instancje panowały trzy. Pięść, mózg i serce. Serce się wycofało, będąc w poniewierce. Gdy zaś pięść z mózgiem same pozostały w parze, oto skutek. Mózg rządzi tak, jak mu pięść każe. No i teraz właśnie. Bardzo przykre. Bardzo przykre, tak. Jeśli angażujemy rozum tylko, tak, prawda? Jak my znamy to Pismo Święte, jak my potem oddziaływujemy tym Pismem Świętym na ludzi, prawda? No a jak serce? Zacytuję taką myśl na koniec. Z Hebrajczyków, to jest 8:10. Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela. Po upływie owych dni, mówi Pan, prawa moje włożę w ich umysły i na sercach ich wypiszę je i będę im Bogiem. Umysł i serce musi być zaangażowane, prawda? Inaczej to nie wyjdzie. Gdybym spróbował zinterpretować tę pięść,
to presja ludzi, współczesnych ludzi, jest przeolbrzymia i lekceważą Pismo Święte. I gdybyś tak publicznie powiedział, ja jestem uczniem Jezusa Chrystusa, to na niejednych ustach by wykwitł ironiczny uśmiech. Ale możemy powiedzieć tak. Nigdy nas Jezus Chrystus nie zawiódł. Polityków niektórzy politycy na manowce wyprowadzili. Guru niektórzy wyprowadzili tam gdzieś do Gujany i innych i zginęli. A nas Jezus Chrystus nigdy nie zawiódł. Możemy być Jego uczniami, a Pismo Święte jest Jego świętym słowem, które powinniśmy studiować i według Niego postępować. I zapraszam również naszych przyjaciół, którzy oglądają nas w tej chwili do takiej refleksji. Co zrobisz z Panem Jezusem Chrystusem i z Pismem Świętym? Pomódlmy się, drodzy, na zakończenie i uprzejmie proszę Janusza, aby się pomodlił. Drogi Boże, dziękujemy za to studium, jakie mogliśmy wspominać warunki uczniostwa, jakimi nas chcesz obdarzyć. Za to, jak wskazywałeś nam, w jaki sposób mamy postępować i na czym opierać swoją wiarę, swoje uczucia. Chcemy, Panie, być Twoimi uczniami. Pozwól, Jezu, abyśmy jako Twoi uczniowie mogli do tego się zawsze przyznać z otwartym obliczem i nie przynosić Ci wstydu. Żebyśmy, Panie, mogli dobrze świadczyć o tym, że Ty jesteś wspaniałym, wielkim mistrzem. Prosimy Ciebie, wyposaż nas tą mocą, a prosimy o to i w imieniu Twoich zasług i Twojej miłości, jaką nas ukochałeś. Amen. 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 Proszę Państwa, dzisiaj kończymy studium Pisma Świętego o uczniostwie i o naszym Mistrzu Jezusie Chrystusie i o Piśmie Świętym. A następne studium będzie związane z czynieniem innych uczniami poprzez przenośnie. Tak to Pan Jezus właśnie czynił, jak postępował nasz Mistrz, czyli taki instruktaż, jak uczniostwo wygląda w praktyce. I serdecznie Państwa zapraszamy na następne studium.